Znajdujemy się w nowoczesnym laboratorium radiobiologicznym. Za tymi drzwiami w betonowej komorze umieściliśmy nasiona grochu. W komorze tej znajduje się również promieniotwórczy izotop kobaltu. Izotop wysyła niewidzialne fale elektromagnetyczne o wysokiej energii, tak zwane promienie gamma. Na rysunku przedstawiliśmy je symbolicznie jako czerwone strzały. Każda porcja grochu otrzymała inną dozę promieniowania. 8 kilorentgenów, 10 kilorentgenów i tak dalej. Przy lewym brzegu działki wysiano groch kontrolny, nienapromieniowany.